mogą osiągnąć militarnie to samo, co my. I mogą zrobić to samo, co my. Takim najbardziej impulsem, naoczną rzeczą, która spowodowała zmianę mentalności po stronie Stanów Zjednoczonych, to było wystrzelenie Sputnika. Wyobraźcie sobie, jesteście bezpieczni w Stanach Zjednoczonych, Rosja jest po drugiej stronie świata i nagle nad głową przelatuje wam prawie półtonowa kulka. Ale teraz już nie jesteśmy, teraz jesteśmy po jasnej chyba. To jest względne, jakby nie patrzeć. Natomiast my się wtedy cieszyliśmy rzeczywiście, że Sputnik lata i raz na 20 kilka minut można zobaczyć. Amerykanie niespecjalnie. Dla nich to był duży szok. I wirtualizacja, początki wirtualizacji, to są, kiedy były pierwsze komputery, sami dobrze pamiętamy, w końcu jednym z tematów całego PLNOGA jest też historia internetu, historia, jak to wszystko wyglądało. Wiem, jak wyglądały komputery. Czy zajmowały pół pomieszczenia, czy kawałek pomieszczenia, to zależało bardziej od tego, czy mieliśmy pomieszczenie jak ta sala, czy jak dwie sale. Były to bardzo duże urządzenia, często z pojedynczym interfejsem, na którym można było wprowadzać zadania. I coś trzeba było z tym zrobić, ponieważ się okazało, że przez większość czasu te potężne komputery nic nie robią. Czekają na wprowadzenie kolejnej instrukcji albo przetwarzają instrukcje, które nie wykorzystują w większości ich mocy obliczeniowej. Więc powstał pomysł wirtualizacji. Na początek tak naprawdę chodziło o to, żeby wielu użytkowników mogło nadal naraz pracować na jednym komputerze, na jednym superkomputerze. Potem dopiero doszły, czyli wydawano kolejne polecenia. Potem doszły kolejne abstrakty. Mieliśmy pamięci wirtualne przydzielone tylko kolejnym użytkownikom. Potem zaczęliśmy mieć pełną wirtualizację. To, co tak naprawdę trzeba zapamiętać i to, co jest ważne, to jest to, że cała ta wirtualizacja odbywała się w warstwie sprzętowej. To znaczy, to wszystko były sprzętowe urządzenia. To był sprzętowy wirtualizator, sprzętowy kontroler pamięci, sprzętowe urządzenie kolejkujące. To jest głównie pomysłodawcą większości tych systemów był IBM, jego naukowcy. Natomiast trochę takim zaskakującym, jednocześnie śmieszną rzeczą jest to, że w tym momencie to, co się dzieje w wirtualizacji, to, co jest realizowane programowo, to jest odwzorowienie tych samych procesów, tych samych zadań matematycznych, co wcześniej było robione sprzętowo. Tutaj nie wymyślono dużo nowego. VMware nie zrobił niczego nowego. Po prostu na samym początku wirtualizacji okazało się, że robienie tych zadań programowo jest bardzo kosztowne. Naprawdę bardzo, bardzo kosztowne. Natomiast w tym momencie wirtualizator zabiera nam 2-3% mocy procesora, z czym jest to dla nas pomijalna część. W sensie wszyscy mamy zwykle większy zapas mocy obliczeniowej na serwerze niż ten wirtualizator zjada. Tak jakbyśmy patrzyli na to, co teraz wirtualizujemy, co my myślimy, że wirtualizujemy, a co wirtualizowano 60-70 lat temu, to te znaczenia są troszeczkę inne. Teraz myśląc o wirtualizacji, myślimy o tym, że na maszynie mamy tak naprawdę prawie że odrębne systemy operacyjne. W każdym z nich coś się dzieje, każdy służy być może do czegoś innego. Natomiast gdybyśmy wzięli definicję z roku, nie wiem, 60, 70, okazałoby się, że to, że zadania są kolejno wykonywane, to już jest wirtualizacja. To, że na każdym serwerze jest zalogowanych 5, 10, 15 tysiąc użytkowników, to też jest wirtualizacja. Po prostu jest to wirtualizacja przestrzeni roboczej i wirtualizacja, teraz mówimy, pulpitu. Więc kiedy pojawia się hasło wirtualizacji, to musimy pamiętać, że nawet nasz telefon, który mamy w kieszeni, jest zdolny do wirtualizacji. To znaczy na nim naraz funkcjonuje wiele procesów, naraz działa wielu użytkowników, chociaż większość z nich jest bardzo wirtualna. I wtedy, kiedy wymyślana była wirtualizacja i kiedy ona powstawała hardware'owo, był także wynajdywany cały sprzęt, który teraz wykorzystujemy. I na przykład sprzęt storage'owy, który teraz używamy, czyli dyski, dyski SSD, za chwilę będzie face changing memory, czyli pamięć nieulotna, która będzie pracować jak RAM, ale jednocześnie nie będzie ulegać skasowaniu, to są idee, które mają 70-50 lat. To nie jest nic nowego. To znaczy dysk talerzowy, tak jak został wynaleziony w 1956 roku,
tak do tej pory jest mniej więcej taki sam. To znaczy nie zajmuje 2 euro palet, tylko z najmniejszym około 1 cala, ale nadal jest to ten sam dysk. Tam technologia jest coraz doskonalsza, jest to najdoskonalsze urządzenie mechaniczne, ale te trzewia tego dysku, to co się tam nie zmieniło, jest dokładnie takie same. To co się zmieniło, to jest nasze postrzeganie świata. Wtedy, kiedy wynajdowano te całe technologie, kiedy była ta rewolucja, kiedy coś się zmieniało, informacja poruszała się bardzo wolno. Każda nowa technologia, każda nowa generacja zajmowała bardzo wiele czasu. To nie jest tak, że można było, nowa idea, typu na przykład kontenery, w ciągu 2 lat po prostu owładnęła nami. W ciągu 2 lat ma 10% adopcji w nowych systemach. Od pomysłu do realizacji. Wtedy pamięć wirtualna, ze względu na, wirtualizacja pamięci, przepraszam, ze względu na tarcia wewnątrz IBM-a, tak naprawdę zajęła 10 lat. No i stworzenie, wdrożenie produkcyjne, wycofanie z produkcji i ponowne wdrożenie produkcyjne, bo okazało się, że jest potrzebne użytkownikom. 10 lat. Dzisiaj taka idea rozwijałaby się programowo w ciągu dni, tygodni, jakbyśmy tego kiedyś nie wymyślili. Tak jak takie idee były, taka idea potrzebowała jakieś bardzo dużo czasu, tak samo teraz te idee, które nas zaprzątają, sprawiają, że czasami trochę za bardzo o nich myślimy i za szybko chcemy coś zrobić. Mamy bardzo, bardzo dużo pomysłów, mamy bardzo dużo nowych rzeczy, które robimy, ale tak naprawdę nie do końca są nam one potrzebne. Jesteśmy zapalani tylko, to jest taki hype, nakręcenie. To, co teraz jest takim hype'em w świecie IT, największym, to jest cały Internet of Things. Internet of Things dał nam 2 rzeczy. Śmieszne gadżety i piękny botnet. No i koledzy z forum obok, z DevOpsów, mają co hakować i na co poświęcać czas. To nam dał Internet of Things. Nie rozwiązał żadnych naszych nowych problemów, chyba że dla kogoś problemem jest to, że nie wie, czy w domu ma 20 czy 18 stopni. Czy to jest problem? I czy ten problem to przypadkiem nie dotyczy użytkownika bardziej niż dotyczy sprzętu? Drugą taką rzeczą, która w tym momencie pochłania świat IT i którą próbujemy używać do wszystkiego, są kontenery. Na co dzień siedzę w biurze, które przez ścianę mojego biura siedzi 20-30 programistów i dla nich kontener to jest coś, co jest cudem i zbawieniem całości. Oni mogą dzięki temu dokonać deploymentu środowiska w ciągu minut z tego, co zrobili u siebie, przesłać to do admina, a admin uruchomi. Natomiast od strony produkcyjnej utrzymania środowiska mam wrażenie, że biznesowo idea nie do końca dorosła. To jest idea bardziej marketingowa, tego, że wszystko musi być jak najszybciej. Ten, kto jest pierwszy, wygrywa. Więc deployment środowiska, który zajmie minuty, a nie dni, jest lepszy. Tylko że to środowisko deployowane w minuty zmienia się tak szybko, że zaczynamy tracić kontrolę. Trzecim takim dużym hype'em jest Software Defined Everything, SDX. Wszystko według nas musi być definiowane software'owo. Prawie, że skończyło się w ogóle dwa lata temu mniej więcej ideą była taka, że administratorzy będą niepotrzebni. Software będzie sam zarządzał wszystkim. Były takie hasła też na konferencjach, że nie potrzebujesz administratora. To jest bardzo duży błąd. Potrzebujesz administratora, potrzebujesz człowieka. Zgoda, maszyny i automaty popełniają mniej błędów, ale kto się musi zaprojektować, dostroić i zareagować, kiedy one przestaną działać. Każda firma, która ma jakikolwiek dział IT, potrzebuje administratorów lub potrzebuje chociaż kogoś, kto będzie pilnował administratorów. Natomiast ten hype na zarządzanie wszystkim software'owo zacznie się coraz bardziej rozkręcać. I czwarta taka rzecz, która w tym momencie przekracza próg, w którym powinna być używana, to jest chmura. Tak jak pokazała ta awaria Amazona, jesteśmy tak zależni od chmury i tak mało wiemy, od którego elementu chmury jesteśmy zależni, że chmura zaczyna być problemem przez to. Teoretycznie Amazon ma 8/9 uptime'u, 9. Chwalą się niby, że jeden dzień niedziałania raz na 15 milionów lat. Tylko zdarzyło się to już drugi raz w ciągu 1,5 roku. Poprzedni raz nauczył niektóre firmy, żeby nie korzystać z chmury. Ciekawe, jak będzie tym razem. To jest trochę też przez problem biznesowy, ponieważ traktujemy chmurę i chmura była bardzo często sprzedawana jako rzecz, która pozwoli nam oszczędzić pieniądze. Nie jest tak. Chmura nie pozwala oszczędzać pieniędzy.
Chmura raczej jest narzędziem tylko po to, żeby coś działało cały czas. Wszędzie, w każdej strefie czasowej, w każdym miejscu na świecie. Jeżeli nasz system jest lokalny, zostawmy go lokalnie. Używanie chmury do takich wielkich, do zadań, do których nie została ona stworzona, jest bezcelowe. Tak jak się mówi, że historia lubi zataczać koła, technika też zaczyna zataczać koła, bo technika też już trochę ma historię. Mamy 90 lat deploymentu różnych rzeczy technicznych. To nie jest tak, że my rozwiązujemy nowe problemy. Naszych problemów jest może trochę więcej, nasze problemy są biegną szybciej, potrzebujemy rozwiązania zawsze na wczoraj albo przedwczoraj, ale to jest to samo. W sensie takie same problemy mieli Amerykanie 60-70 lat temu, kiedy zastanawiali się, jaki komputer włożyć w ich rakiety, które mają zaatakować Rosjan. Kwestia skali, kwestia momentu i kwestia motywacji. Kiedy ważne jest przeżycie, no motywacja jest pewnie trochę inna niż motywacja biznesowa. Był taki moment w historii, ponieważ wirtualizacja tych wielkich komputerów była najbardziej popularna pod koniec lat 70. Był taki moment, kiedy sieć, która spinała wirtualne maszyny z użytkownikami, ze stacjami roboczymi, była większa niż ARPANET. I to 10 razy większa. To się zmieniło. Czemu to się zmieniło? Ponieważ dostaliśmy tanie, małe komputery. Wirtualizację, rozwój wirtualizacji 50-40 lat temu zabiły komputery PC. W momencie, kiedy każdy miał własne dostosowane narzędzie, nie było sensu posiadania wirtualizacji na dużych komputerach. Stało się one bezcelowe. Był nadal wykorzystywany, ale w bardzo, bardzo ograniczonym zakresie. Jest spora szansa, że tak będzie znowu. To znaczy, że mamy coraz bardziej dostosowane urządzenia fizyczne, czasami bardzo małe urządzenia fizyczne do realizacji konkretnego celu i wirtualizacja staje się wtedy bezprzedmiotowa. Nie ma sensu wirtualizować czegoś, jeżeli będziemy mogli robić deployment do bare metalu, jeżeli on będzie dokładnie taki sam. To znaczy, wirtualizacja rozwiązuje prędkość, ale nie rozwiązuje nic innego. To nadal trzeba tym administrować, zarządzać, konserwować, robić backupy. Niczym to się nie różni. Kolejnym problemem, i teraz jak uczestniczyłem przed chwilą w dyskusji w sali obok w Community Center, jest to, że nie za bardzo wiadomo, kto ma w ogóle podejmować decyzje. Decyzje biznesowe, decyzje strategiczne. Niby w każdej firmie powinno być tak, że dyrektor IT podejmuje te decyzje, ale czasami dyrektor IT też walczy z różnymi naciskami. Z jednej strony są programiści, których jest bardzo dużo, z drugiej strony są administratorzy, których jest dużo mniej, pewnie 1/10 tego, co programistów, ale oni powinni być ważniejsi. Kto ma rację? Jeżeli wybieramy infrastrukturę i zmieniamy ją raz na rok, raz na dwa, raz na pięć, tak się raczej częściej dzieje, tak naprawdę zwykle nikt w firmie nie ma już doświadczenia, co kupić, jak kupić, gdzie kupić i co robić. Na co dzień, kiedy współpracuję z działami IT w firmach, kiedy widzę, jak podejmowana jest decyzja i jakie są pobudki z tyłu, prawda jest taka, że dość często uczestnictwo w jednej konferencji albo jedna idea, którą ktoś miał, zaważa na tym, jaką architekturę wybiera, co dobiera, czy używa wirtualizacji, jaką wirtualizację, czy płatna, czy darmowa. Zdecydowanie za mało kładzie się nacisku w polskim IT, w zarządzaniu polskim IT na właściwy wybór właściwego rozwiązania. Właściwego rozwiązania, tak? Okej? Szybkie samochody są świetne, ale właściwe rozwiązanie jest czasami zupełnie inne. I o tym trzeba pamiętać, że to, co jest piękne, to, co jest marketingiem, to nie do końca jest to. Prawda jest taka, że samo pojęcie chmury to jest pojęcie marketingowe. To znaczy Amazon sprzedawał restowe środowisko zarządzane przez restowe API, i to było świetne. Wiadomo było, do kogo jest skierowana usługa. Do osób, które to rozumieją. Do administratorów, ewentualnie połączenie administratora z programistą. Administrator zarządzał, znał koszta. Jedynym sposobem, żeby zakupić, były wydane komendy restowe, więc automatycznie wszystkie osoby finansowe w firmie odpadały, żeby zakupić usługę. Piękne rozwiązanie. Ale biznes chciał więcej i biznes i marketing zmieniły chmurę. To znaczy teraz dość często kupujemy piękne suwaczki, skalowalne środowisko, magię, że to wszystko będzie samo działać. Chmura to tylko używanie cudzego komputera, nic więcej. Natomiast zaczynamy w organizacjach gubić powoli tą wiedzę, czym jest chmura, jak działa. I chyba sam Amazon, jak była teraz awaria, zgubił tą wiedzę.
Czemu zielone i czerwone obrazki powinny być rozproszone po wszystkich tych, po wszystkich lokalizacjach? A czemu magazyn powinien się znajdować jednak w kilku instancjach na chmurze rozproszonych, a nie w jednym miejscu? Jeżeli Amazon, firma, która jakby nie patrzy, tworzy chmurę, ma z tym problem i nie umie tego scalić, no to normalny użytkownik jak ma to zrobić? Zrobienie, wykorzystanie poprawnie takiej chmury jak Amazon, w którym mamy wiele lokalizacji, każda z tych mamy dane we wszystkich tych lokalizacjach, używamy ich, używamy HA wbudowanego w chmurę, jest po pierwsze skomplikowane, wymaga od kogoś więcej pracy, po drugie kosztuje. Nagle się okazuje, że chmura nie dość, że przestała nam ograniczać koszta, to te koszta strasznie rozdeła. To znaczy, że nasze IT kosztuje teraz dwa razy więcej. Bardzo fajnie, że mamy HA i CDN-a, tylko na przykład CDN dla ludzi w Ameryce Południowej polskiej firmie zwykle nie jest potrzebny. To może ekstremalny przykład, ale tak jest. Co więcej, rozmawiałem nawet w zeszłym tygodniu z klientem, który mi powiedział, że wyceniłem mu serwer na 1000 zł. On powiedział, że to super, ponieważ w Amazonie identyczna konfiguracja kosztuje go 2800. Tam też nie brał HA, bo nie było potrzebne. Okej, chmura jest niby redundantna wewnętrznie, tylko taki pojedynczy serwer ma awaryjność podobną do chmury. Okej, przez kilka godzin w roku nie będzie działał, bo coś się popsuje. Czy popsuje się element bardzo skomplikowanego środowiska i coś przestanie działać? Czy popsuje się fizyczna maszyna? Rezultat jest ten sam. A biznesowi chyba chodzi o to, żeby ten rezultat osiągnąć, a nie o to, jak go osiągniemy. Jest wiele momentów, kiedy chmura oczywiście jest genialnym rozwiązaniem, polecanym i powinno być. Pierwsza rzecz to jest sam deployment, samo tworzenie środowiska, praca z programistami. Tam potrzeba bardzo szybko coś zmieniać, bardzo szybko coś wypuszczać. Nie wiadomo dokładnie, jaki jest sizing, ale musimy robić. Bardzo, bardzo szybko zmieniać. OK, to jest moment, kiedy trzeba użyć chmury. Bardzo szybko zmieniające się środowiska. Czyli środowiska, w których obciążenie dobowe, minutowe, godzinowe, roczne cały czas skacze. Kiedy mamy z tyłu kampanię telewizyjną i nagle się okazuje, że naszą stronę, której nikt nie odwiedza, wchodzi milion osób, wtedy chmura jest dobrym pomysłem. Dziwnym trafem, zwykle kiedy jest to zaangażowany marketing, jest potrzebna chmura. Kiedy prowadzimy sklep internetowy, jest on celowany do klientów z Polski, chmura nie jest do końca dobrym pomysłem. Chociażby dlatego, że dwukrotnie większy ruch w średniej wielkości sklepie i tak jest nie do obsłużenia przez wszystkie procesy w tym sklepie. To znaczy, jeżeli ten sklep ma 10 serwerów fizycznych, dwukrotnie większy ruch i tak skończy się na dwóch więcej serwerach, skalowanie tego do chmury kosztowałoby rocznie 500 000. Dwa serwery więcej, dwa zera mniej, zero mniej, taki jest koszt chmury. Chmura jest fajna, kiedy chcemy mieć HA i disaster recovery, ale jesteśmy za mali, że nas nie stać. Taka malutka instancja w chmurze jest łatwa do rozrzucania i utrzymywania i ona zawsze będzie działać. Czasami jest to potrzebne w niektórych miejscach, wtedy chmura jest fajna. Chmura też jest często narzędziem, kiedy mamy firmy bardzo duże, które po prostu potrzebowałyby kilku centrów danych, żeby się utrzymać. No ale to wymaga ludzi, to wymaga nakładów, to wymaga całego procesu zaprojektowania. To trwa. Lepiej wziąć gotowe rozwiązanie i za nie przepłacić. I wtedy też się używa chmury. Jak robiłem prezentację, wpisałem tutaj też software as a service i tego typu usługi, bo wydawało mi się, że wszystkie działają w chmurze i opierają się o chmurę w sposób taki, jak powinien być. Zgodny ze sztuką, dane w wielu miejscach. Jeżeli jedna lokalizacja chmurowa przestaje działać, podnosimy się w drugiej. Tylko nastąpiła awaria i się okazało nagle, że większość tych rozwiązań SaaS-owych przestała działać, bo znajdowała się na tej jednej strójce. Co było na tej jednej strójce? Co w niej było takiego, że te wszystkie rozwiązania przestały działać? Że były te piękne nagłówki, że połowa internetu nie działała? To była najtańsza lokalizacja na rynku. Nie dość, że najtańsza, to jeszcze pierwsza na liście, jak się w Stanach kupowało. Fajnie, że wszyscy mają najtaniej, tylko tak naprawdę po co nam ta chmura, skoro i tak oszczędzamy tak bardzo, że z niej nie korzystamy. Już lepiej mieć te bare metalowe serwery. I właśnie co zamiast chmury? Po pierwsze, po prostu serwery. Naprawdę, wbrew pozorom pojedynczy serwer ma bardzo małą awaryjność i to, co nam się wydaje, że daje chmura przez swoją wielkość i to, że jest redundantna wewnętrznie, ona traci na skomplikowaniu.
traci na tym, że zależymy czasami od jednego admina, który zrobi literówkę. Nie ma systemów odpornych na błąd osoby zarządzającej. Można to jakoś ograniczać, można mieć zabezpieczenia, można pilnować komend, jakie ktoś wydaje, ale prawda jest taka, że zawsze może przyjść osoba uprawniona, która akurat ma gorszy dzień, wpisze komendę, która wybuchnie całe środowisko i tyle. Nie ma takiego rozwiązania, którego jego architekt, człowiek, którym na niej operuje, nie był w stanie zniszczyć. Druga rzecz, i to jest, zaczęły się i trwają migracje z Amazona ze względu na koszty, ze względu na rozmiary środowisk, to jest stworzenie chmury prywatnej. Jeżeli mamy stabilne środowisko, jeżeli mamy środowisko, którego używamy tutaj, chmura prywatna jest lepszym rozwiązaniem niż chmura publiczna. Jeżeli dokładnie wiemy, jak będzie wyglądać środowisko, czy to są jakieś systemy wewnętrzne, czy to są systemy zewnętrzne, nie ma sensu używać chmury. Chmura zapewnia nam HA na dużym obszarze, ale tak naprawdę i tak z niego nie potrzebujemy korzystać. Fajnie, że możemy się przepieć w lokalizację w Stanach Zjednoczonych, kiedy Irlandia przestanie działać, ale jeżeli zrobią to wszystkie firmy z Irlandii, przepną się do Stanów Zjednoczonych, to prawdopodobnie skończy się pasmo w kablach podmorskich. I tak, koniec będzie taki, że przestanie to działać. Chmura prywatna daje też to, że wiemy dokładnie, co się tam dzieje. Czasami dla małych środowisk pojedynczy serwer będzie tym. Pojedynczy serwer z wirtualizacją albo VPS po prostu kupiony jakiegoś dostawcy. Jest on efektywny kosztowo, wiemy dokładnie, co się dzieje. Nie musimy... Musimy się liczyć z tym, że on może mieć awarię, tylko ta szansa na awarię jest w miarę niska. Tak z moich własnych kalkulacji, jeżeli środowisko serwerów dedykowanych jest zrobione poprawnie, rocznie jest około 4% szans na to, że twój serwer dedykowany będzie miał awarię sprzętową. 4%. Do tego drugie 4% na inne urządzenia dostawcy, czyli to jest mniej więcej 8% awarii, szansy na awarię. To nie jest specjalnie dużo. Chmura ma piękny marketing. Ale prawda jest taka, że większość marketingu chmury polega na kłamaniu na tym, na zmniejszaniu roli sprzętu pod spodem. Tylko pamiętajmy, że chmura stoi na tym bare metalu pod spodem. To, co mówiłem przed chwilą, blacha zaczyna wracać. To znaczy powody, dla którego blacha wraca. Pierwsze, kiedy kupujesz blachę, kiedy kupujesz serwer, dostajesz to, co zamawiałeś. Jeżeli ktokolwiek tutaj na sali stawiał chmurę, to pierwszym podstawowym parametrem, jaki się uwzględnia biznesowo projektując chmurę, to jest jaki overprovisioning można zrobić. Jaki overprovisioning można zrobić przy fizycznym serwerze? Żaden. Po drugie, kupując blachę, znamy wszystkie zależności, jakie są w infrastrukturze. Jeżeli mamy środowisko prywatne, wiemy, jak ta infrastruktura wygląda, wiemy, jak jest połączona, możemy zaprojektować sobie sami HA, jakie tam jest i ono będzie zgodne z założeniami. Nie ma tutaj żadnego ryzyka, że coś zadziała inaczej. Że jeżeli zrobimy A, to okaże się, że B nie było dokładnie takie same. Blacha jest często bardziej elastyczna. Tak jak my sprzedajemy blachę w DataSpace, to prawda jest taka, że 50% sprzedaży to są kontrakty miesięczne, odnawiane. Jeżeli coś trzeba zmienić, jest zmieniane. Jeżeli trzeba rozbudować serwer, jest rozbudowywany. Jeżeli kończy się projekt, kończymy projekt. Nie ma potrzeby inwestowania w sprzęt, dbania o niego, umów serwisowych i tak dalej. I to się zaczyna. To znaczy tak wygląda teraz rynek, że blacha otrzymała taką samą elastyczność jak chmura. Blacha jest oczywiście tańsza. Nasz pomysł na takie usługi i to jak to robimy jest bardzo prosty. Po pierwsze dedykowany sprzęt. Po drugie bardzo szybkie jego uruchamianie, około minuty do płacenia, czyli mniej więcej tak jak środowisko w chmurze. Tam też ten instant to jest minuta do pięciu. Po drugie ciągłe doskonalenie tego, co robimy. Pracujemy z wieloma dostawcami, żeby to, co mamy, było jak najmniej awaryjne. W naszym interesie jest, żeby środowiska klientów miały jak najmniej awarii, najlepiej żadnej. Każda awaria sprzętowa u środowiska to jest nasza praca, której nie do końca chcemy wykonywać. Wolimy po prostu patrzeć, jak wszystko ładnie, pięknie buczy w serwerowni. Po czwarte, ciągłe testowanie tego, co mamy, sprawdzanie i doskonalenie rozwiązań. I też doskonalenie rozwiązań razem z klientem. Jeżeli klient chce przetestować rozwiązania sprzętowe, a naprawdę świat się bardzo zmienia i jest bardzo dużo nowych technologii, nie ma problemu. Naprawdę, jesteśmy w stanie zorganizować testy większości sprzętu, który klienci sobie wymarzą w ciągu kilku dni. Czasami w oparciu o producentów, czasami w oparciu o własne rozwiązania.
I przede wszystkim blacha to rozwiązania na miarę, na dobrane do potrzeb. To znaczy w chmurze, kupując chmurę, dostajecie bardzo wydajną sieć, bardzo wielkie łącza, bardzo dużą redundancję, zdalny storage i masę innych rzeczy, których nie potrzebujecie do większości projektów. Rozwiązania na miarę. Żegnaj chmuro, witaj blacho. Do większości projektów zagalopowaliśmy się trochę z rozwiązaniami. Wróćmy do tego, co sprawdzone. Dziękuję.